kasą, pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Kośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Różno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zawód, że też chcieliby na zawód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera, jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie, ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Pan Jacek Kaczmarski, człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Witamy w Nowym Sączu. Panie Jacku, moje pierwsze pytanie dotyczyć będzie plotki, która krąży po Sączu odnośnie tego, że osiedli się pan gdzieś blisko Sącza. Czy tak jest rzeczywiście? Tak, ja nie wiem skąd te plotki się wzięły, ale rzeczywiście od roku wraz z moją panią jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami domku w okolicach Szczawy, w Gorcach. Jest to województwo nowosądeckie. No i ja przynajmniej traktuję to jako moje miejsce stałe, moją bazę, gdzie mam zamiar pisać, wypoczywać i skąd mam zamiar się wyprawiać na koncerty czy do wielkich miast na nagrania, spotkania z ludźmi. No taki mój prywatny azyl. Czy można się spodziewać, że ta bliskość wpłynie w taki sposób na pojawianie się pana w naszym mieście, że częściej będzie pan się pojawiał tu w Nowym Sączu ze swoimi koncertami? Nie widzę żadnych przeszkód, to tylko zależy od nowosądeczan i ich serdeczności i chęci oglądania mnie. Ja wiem z doświadczenia, że co za dużo, to niezdrowo i myślę, że chętnie będziemy wraz ze Zbyszkiem regularnie się tu pojawiać, chociażby po to, żeby prezentować nowe rzeczy, ale że nie będziemy uciążliwymi gośćmi tutaj. Zrywów, powstań, rewolucji i tego, co się dzieje z ludźmi potem, również na emigracji. Rozbite oddziały. Podnosząc przyłbice, przechodzą jak we śnie ostatnie granice. Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy i kulę ostatnią, co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Swą krew ocaloną oddają za darmo każdemu, kto zechce połączyć ich z armią. Farbują mundury, wędrują przez kraje i czasem strzelają do siebie nawzajem. Pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Pod każdym sztandarem, byle nie białym,
te oddziały. Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych, a tam, kędy przejdą, urodzą się chłopcy. Gdy wrócą, przygnani kolejną zalieją, zobaczą, że synów swych nie rozumieją. Spisują więc dla nich noc w noc pamiętniki nieprzetłumaczalne na obce języki i cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje się z klęski i cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomni, że mądry nie śmieje.